ośmiu. I mów. A teraz mam czytać na głos, dobrze. Nie czytaj, tylko mów. Korzystam z biblioteki Józefowi od wielu, wielu lat. Ostatnio zainspirowała mnie autorka Aubana Grabowska. No i postanowiłam przeczytać wszystkie książki, jakie są dostępne. Zaczęłam od pierwszej części Alicja w Krainie Czasów. Wciągnęła na tyle, ponieważ dotyczy to terenu nam znanego, terenu Brwinowa. Wystąpiły nazwiska ludzi, którzy przewijali się w naszej historii, również w naszej literaturze. Można było to sprawdzić w internecie. Książka napisana językiem bardzo takim przystępnym, zrozumiałym, bez zawiłości, bez intryg, a jednocześnie przeciągnęła nas przez całą historię. Od czasów przed I wojny światowej do czasów współczesnych. W ostatniej części tego tomu wymienione jest nazwisko obecnego burmistrza Brwinowa, który no, właściwie w takiej komitywie, że tak powiem, z ludźmi działającymi w tak zwanym klubie miłośników Brwinowa postanowił odrestaurować dworek, który na łamach tej powieści występuje, no niestety nie pamiętam nazwy tego dworku, ale w dalszym ciągu jak gdyby ta powieść się toczy współcześnie, bo przecież to, co zostanie odrestaurowane, będzie można oglądać. Także bardzo zachęcam do czytania powieści tej autorki. A te historie, które są opisane, bo ja nie czytałam niestety jeszcze. To są fakty, bo jeszcze wymienia się nazwisko Lil Popa, który jest założycielem Podkowy Leśnej. Mm-hmm. Wymienia się potem nazwisko Jarosławia Iwaszkiewicza, który jest jego zięciem, któremu podarował stawisko. W tej chwili jest tam Muzeum Literatury, Muzeum imienia Iwaszkiewicza. Mówi się o Turczynku, gdzie kiedyś był szpital. Mówi się o Podkowie Leśnej, więc to są te tereny nam bardzo bliskie. Pruszków i wszystkie fakty też z tego terenu. Tylko dobrze, żeby te książki wszystkie były w naszej bibliotece, ale myślę, że... No niestety. Pani Wando, a kiedy jest spotkanie z panią Aubeną? 6 grudnia o godzinie 17:30 w Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. Także zapraszam was wszystkie serdecznie. To do Ożarowa.